W One Piece znajdziemy wiele lekcji, ale jedną z taką z najbardziej ważnych, często powtarzanych przez Oda niemalże co arc, jest to, by nienawidzić następnych pokoleń za błędy swoich poprzedników. Pytanie brzmi, czemu to jest tak ważne? Otóż może cały wywód zacznę od trzech przykładów. Chyba najbardziej popularnych tego typu w One Piece. No to na start mamy Akainu, który nienawidzi Luffy'ego za to, że jest on synem Dragona, bo pewnie między tą dwójką coś w przeszłości zaszło. Przy czym warto zauważyć, że Luffy nie żyje z puścizną ojca i żyje własnym życiem. Idąc dalej mamy Don Chinjo, który również nienawidził Luffy'ego. Tym razem za to, co mu zrobił Garb z jego rogiem na głowie. Co było dla niego jednocześnie bronią i dostępem do jego skarbu, którego tak bardzo pragnął. Ale jak wszyscy wiemy z Dressrosy, Luffy naprawił jego róg i Don Chinjo go polubił. Ale stricte chodzi o to, że Luffy był znienawidzony za coś, czego nigdy nie zrobił. Nie miał nawet okazji być świadkiem tych wszystkich wydarzeń, jakie zaszły między jego ojcem czy dziadkiem, a innymi postaciami, którzy ich osobiście nie lubią. No i trzeci przykład, Orochi. W poprzednich dwóch przypadkach mieliśmy inny motyw zemsty. Tam Akainu przykładowo chciał zabić Luffy'ego za czyny swojego ojca, o których on nawet nie wie i Gumiak generalnie jest sobą. W tym przypadku jest inaczej. Orochi był prześladowany tylko za swoje nazwisko, poprzez samosądy dokonywane przez społeczność Wano, za to co zrobił jego dziadek. I w przeciwieństwie do Luffy'ego, wziął to sobie do serca, kim jest z nazwiska i poprzysiągnął zemstę na całym kraju Wano, co mu się zresztą udało. Czy Wano się powinno mówić? Nieważne. Więc on, czyli Orochi lub Luffy, nie mają nic wspólnego z zawiłościami ich rodzin z innymi. Obaj w tych kwestiach byli niewinni. A jednak obaj byli obwiniani za czyny swoich poprzedników, przy czym oboje poszli w swoim życiu różnymi ścieżkami. Więc dlaczego Oda tę kwestię tak mocno uwypukla i stara się nam coś przekazać? Chodzi przede wszystkim o to, by człowiek był sprawiedliwie oceniany na podstawie własnych czynów. I co za tym idzie, próbować zmienić swoje własne nastawienie, jeżeli oceniamy innych poprzez pryzmat rodziców tej innej osoby, na przykład. Więc jeśli jednak oceniamy innych przez różne pryzmaty, to w ten sposób ulegamy stereotypom i oceniamy tak zwaną książkę po okładce. Ważne jest to, by się tego wyzbyć i próbować nauczać tego innych. Właśnie przemiany kulturowo-edukacyjno-społeczne są nam wszystkim potrzebne, by zbyt łatwo nie oceniać innych i by pokolenia po nas też tego nie robiły. Ważna jest przemiana społeczna na tym polu. W ten sposób wydaje mi się, że Oda chce nam przekazać to, że czas mija, a ludzie mogą się zmieniać. Nawet jeśli ktoś w przeszłości był naszym wrogiem, może się stać on lepszym człowiekiem. To pokazuje, jak ważny jest dialog, współpraca i próby pojednania się. Jednak nie od razu świat będzie idealny. Lekcje takie jak ta nie dotrą od razu do każdego. Ważne jest to, by zrozumieć historię, wyciągać z niej błędy i rozumieć krzywdy drugiej strony, ale przy tym wszystkim dążyć do wyzbycia się uprzedzeń i oceniać każdego indywidualnie. Czyli coś, co w sumie robił Luffy, a Orochi zachłysnął się własną nienawiścią i patrzył przez jej pryzmat własnymi oczami na cały świat. Także ja byłem Kapelusznik, dajcie znać, co myślicie o tym materiale i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.